Wojtku, przed GKS-em Tychy piękna przygoda pokojowej Champions League. Jakie są Pana oczekiwania, na co Pana zdaniem będzie stać GKS Tychy? No wiemy wszyscy, że polski hokej nie należy do czołówki światowej czy nawet europejskiej, dlatego mam nadzieję, że nasz klub GKS Tychy pokaże się z dobrej strony. Ja osobiście, ponieważ pracuję w klubie, który wygrał pierwszą edycję Champions League i jest troszeczkę już dłużej związany z tą ligą, osobiście bardzo pragnę tego, żeby nasz klub ukochany zrobił przynajmniej punkt i zapisał przynajmniej jeden malutki punkcik w historii tych rozgrywek. Ale myślę, że to już jest dużym sukcesem, że w ogóle się zakwalifikowaliśmy jako polska drużyna do tego i w ogóle do tej edycji. No a to, jak się zaprezentujemy, to oczywiście zależy już od dyspozycji, bo muszę przyznać jako trener, który aktualnie pracuje, że pora rozgrywania tego no, nie jest najlepsza dla hokeisty, dlatego że jest to akurat w zasadzie koniec okresu przygotowawczego, więc to są różne sytuacje się zdarzają, no ale myślę, że pokażemy, że polski hokej idzie ku lepszemu. Pana zdaniem Skandynawowie są poza zasięgiem, z włoskim Bolzano mamy największe szanse na punkty? No ja się kieruję taką zasadą, że nikt nie jest poza zasięgiem, że zawsze trzeba spróbować z każdym pograć i powalczyć. Krakowia też miała momenty w zeszłym roku, kiedy dała dowód na to, że można w jakiś sposób powalczyć z tymi najlepszymi w Europie. Ja myślę, że domeną każdego sportowca jest to, żeby wygrywać, więc trzeba podejść do każdego spotkania, pomyśleć o każdym następnym pojedynku 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3, a to może w końcówce doprowadzić do tego, że zrobimy mały punkcik. Szwajcarii coś mówią o GKS-ie Tychy, wiedzą, że klub z Tychów wystąpi w tych elitarnych rozgrywkach. Co tam w Szwajcarii mówi się w ogóle o Champions League, jakie tam jest podejście właśnie kibiców do tych rozgrywek? No podejście niestety nie jest w tej Europie jeszcze takie, jak wszyscy się tego spodziewali. Na trybunach nie zasiadają komplety, tak samo jest w Zurychu, w naszym klubie, gdzie przy 11-tysięcznej hali kibiców jest od 2 do 4 tysięcy, więc nie jest to, powiedzmy, nie spotykać to z taką ogromną akceptacją publiczności, ale myślę, że coraz częściej dochodzi do głosu to, że to się porównuje z piłką nożną, że jest jednak to jest sport, to jest rywalizacja, to jest następne trofeum do zdobycia. No a o polskich drużynach no, nie mówi się dużo z racji tego, po prostu dlatego, że nie są w tej najwyższej grupie kategorii, w której można zdobyć mistrza świata. Jesteśmy niestety, należymy do drugiej kategorii w Europie i na świecie. No i zbytnio się o tym nie mówi, ale ja oczywiście zasugerowałem, że gdyby GKS Tychy był w grupie z CTSC Lions, to należałoby się ich bać. Dla nas, dla GKS-u Tychy na pewno cenna lekcja i takie doświadczenie dla zawodników, bo nie ukrywajmy, w polskiej lidze nie mamy okazji rywalizować z takimi zespołami, nawet w rozgrywkach Pucharu Kontynentalnego, bo wiem, że GKS Tychy występował w tych rozgrywkach także. No ja myślę, że to jest generalnie największy problem polskiego hokeja. My nie mamy kontaktu z hokejem zagranicznym na wysokim poziomie. Nawet reprezentacja, no to jest kilka meczów w roku, które rozgrywamy na jakimś wyższym poziomie niż nasza liga, więc to jest o wiele za mało. I myślę, że każdy kontakt z takim hokejem to daje ogromne korzyści. To są co prawda, to jest tylko kilka meczy, ale nawet te kilka meczy powoduje to, że zawodnik zdaje sobie sprawę z tego, że jednak dużo mu brakuje do poziomu światowego. Teraz tak Pan spogląda na GKS Tychy i swój szwajcarski zespół, to jak duża jest różnica, bo pewnie kadra jest szeroka, nie wiem, czy treningi też inaczej wyglądają, jaka jest różnica, bo wiemy, na lodzie różnica jest kolosalna, ale to jest kwestia przygotowania, szkolenia młodzieży, dlaczego my jesteśmy tak słabi, a inni są tak dobrze? No bardzo prosto, ja pracuję z młodzieżą, będę to mówił już od 20 lat, to mówię od czasu, jak wyjechałem za granicę, my nie mamy zaplecza w Polsce, a zaplecze powoduje konkurencję. Jeżeli nie mamy konkurencji, to nie mamy z czego wybierać i dlatego jest to takie koło zamknięte troszeczkę. Ratujemy się ilością obcokrajowców w lidze, które niekoniecznie hokej polski ciągnie w górę i dlatego myślę, że powiedzmy, my tak troszeczkę we własnym sosie się wijemy i nie mamy żadnych perspektyw aktualnie, a perspektywą jedyną w ogóle w sporcie, to nie tylko w hokeju, to jest praca z młodzieżą i rozwój zaplecza bezpośredniego, bo to powoduje tą konkurencję. Pan wierzy, że ta normalność w polskim hokeju wróci, że my będziemy w stanie za
nie mówię kilka, za kilkadziesiąt lat rywalizować z tymi topowymi zespołami? Ja myślę, że jeżeli opracuje się jakąś koncepcję i będzie się świadomym, że to nie, poprawy nie będzie za 5 lat, poprawa będzie za 10, 15, 20 lat, tak jak to było w przypadku na przykład Szwajcarii, kiedy zaczęli inwestować w hokej, zaczęli szerzej pracować z młodzieżą, sprowadzać bardzo dobrych trenerów, sprowadzać zawodników dobrych, a nie takich, którzy są na średnim poziomie. I to potrzeba było 15-20 lat, zanim się dokoptowali do czołówki światowej. Więc trzeba być tym świadomym. Czy my mamy taką cierpliwość w Polsce? Tego nie jestem pewien, bo każdy nowy projekt spotyka się zawsze z przeciwnikami. Nie możemy się tu w Polsce dogadać odnośnie wspólnej koncepcji. To jest, mi się wydaje, największy problem naszego hokeja. Wracając do CHL-u, jak pan obserwuje te rozgrywki, to rzeczywiście widzi pan, że te zespoły ze Skandynawii, z innych części Europy inaczej podchodzą do CHL-u, a inaczej do ligi, że trener wystawia, nie wiem, drugi skład, że trochę jest inne podejście wśród zawodników? Znaczy generalnie wzięło się to stąd, że ta Champions League właśnie została przekierowana bardziej na okres przygotowawczy, w związku z tym, że drużyny i tak rozgrywają mecze towarzyskie w trakcie okresu przygotowawczego, więc wymyślono, że dla tej czołówki europejskiej byłoby dobrze, żeby zagrała na te mecze towarzyskie na jakimś wyższym poziomie i stąd w zasadzie się to wzięło. Tak naprawdę, bo te, jak się gra towarzyski mecz, nie wiadomo o co, to nigdy to nie jest, to się nie wznosi zawodnik na wyżyny swoich możliwości. Dlatego to był taki powód i myślę, że ja już powiedziałem, że to jest troszeczkę niefortunnie dla sportowca, dla zawodnika. Dlatego, że ten okres przygotowawczy różnie, zawodnicy różnie przechodzą. Nie jest, niekiedy brakujesz szczytu formy. No ale dla, powiedzmy, popularyzacji, dla generalnie dla rozwoju hokeja, no może jest to niezły system. To ostatnie pytanie. Gigę Stychę obroni tytuł? No ja zawsze wierzę w tą drużynę. Tu grałem tak długo i wierzę, że to zrobią, a udowodnili to w zeszłym roku przede wszystkim stabilnym graniem cały sezon.